Witam po pierwszej nocce. Przeżyłem. Aczkolwiek w nocy faktycznie musiałem wykorzystać mój koc i zawinąć się jeszcze w ten koc, bo jednak było troszeczkę chłodno. Albo to było to po prostu, że nie nałożyłem nic więcej na tą odzież termiczną. Ale spało się bardzo fajnie. Ptaszki śpiewają już od 4 nad ranem, może nawet trochę wcześniej. Przebudziłem się koło tej 4 nad ranem i musiałem skorzystać z toalety. Bardzo fajnie wyglądało wtedy jezioro. Nad jeziorem się unosiła taka mgiełka, która sunęła sobie po tafli. Przepraszam, która sunęła sobie po tafli wody. To czas wstawać w takim razie i zrobić sobie jakąś kawę chociaż na początek. Woda na kawę już się grzeje. Wypiję kawę i dopiero zacznę robić cokolwiek. Bo mam straszną ochotę na tą kawę, ale zanim się zagotuję, zejdźmy sobie nad jezioro. Tej 4 nad ranem było widać, jaka taka fajna mgiełka się tak po powierzchni wody unosi i się przesuwa w lewą stronę. Słonko już jak się przebije tutaj pomiędzy drzewami, to pomimo tego, że jest 7 godzina, przyjemnie grzeje, ani jednej chmurki na niebie. No i to będzie piękny dzionek. Wszystko na to wskazuje. Idziemy do obozu i robimy kawę. No to jestem poranny ja, po porannych czynnościach około kąpielowych. Krótka opinia na temat prysznica. Jak na tak wielkie pole namiotowe, czy może najpierw o ilości, jak na tak wielkie pole namiotowe, jest ono naprawdę bardzo duże, są dwa punkty, w których można wziąć prysznic. I w tym jednym są 3 kabiny, obstawiam, że drugi jest bardzo podobny, więc pewnie też ze 3. No to jest troszeczkę za mało jak na takie pole namiotowe. Tak jak ja teraz jestem tutaj, dla mnie to jest bez znaczenia, bo po prostu nie ma w tej chwili ludzi. I prysznic w tych jednych kabinach na drzwiach trzeba wrzucić 5, żeby po prostu wejść i można się kąpać. A ten drugi zestaw prysznicy, z tego co mówił pan właściciel, jest czasowy. 1, 2 i 5
i w zależności od tego czasu, od tego ile wrzucicie, jaką rzucicie monetę, tyle czasu ta woda leci. Przepraszam, ale alergia mi dokucza, dlatego jestem w okularach między innymi, bo mam normalnie oczy jak żaba. Muszę zaraz zażyć tabletki. No i wracając do prysznica, tam trzeba wrzucić te monety na czas. Ten czas jest dość krótki, przynajmniej tyle wyczytałem na stronie, nie próbowałem. Tutaj wrzuciłem piątkę, po prostu się wykąpałem, aczkolwiek bateria też jest czasowa, taka jak w toaletach na stacjach benzynowych, że naciśniecie, przez jakiś czas leci i się wyłącza. Można ją naciskać ile razy się chce i wykąpać się bez problemu za tą piątkę. Nie mam nic do schludności tych toalet. Generalnie są czyste, ale te drążki, na których wisi zasłonka prysznicowa, czy tam te koszyczki, w których można trzymać przybory do mycia, no to mogłyby być już nowe, założone. No i to tyle. Wykąpałem się. I czas na przygotowanie śniadania. Okoliczności przyrody są niezmiennie piękne. Więc w takich okolicznościach będę jadł zaraz pyszne śniadanie. A potem spacer. Albo leżańsko w hamaku po prostu. Zobaczymy. Nie mam żadnej presji. Nigdzie się nie spieszę. Będę sobie robił to, co mi się będzie podobało. Aha, jeszcze jedną rzecz, którą muszę zrobić. To pozamiatać obozowisko, bo się naniosło. Pomimo tego, że zrobiłem sobie tutaj taki mały rowek, żeby ten piasek się nie wsypywał, to i tak jak się wchodzi, to tego piasku do środka trochę leci. Błogość pełna i sielskość i szczęśliwość. Jest już popołudnie pierwszego pełnego dnia pobytu na polu namiotowym w porcie Starych Kapitanów. Nie nagrywałem nic przed południem, bo generalnie przed południem było bardzo leniwe. Tu spędziłem większość czasu na hamaczku, leżąc sobie, delektując się widokami, dźwiękami ptaków, oglądając filmy. Ale słyszycie i widzicie, do wczesnych godzin popołudniowych, czyli do godziny gdzieś tam powiedzmy 13-14, nadal byłem sam w tej głównej części pola namiotowego. Jak sobie tam poszedłem na spacer, to widziałem, że przyjechało kilka przyczep. Jest też rozstawiony kolejny namiot. A tutaj była cisza i spokój. Około godziny właśnie 13. Może troszeczkę później. Przyjechali ludzie, którzy ustawili się kamperem jakieś 100 metrów stąd. Także w tej chwili nawet nie jestem w stanie ich pokazać. Starsze małżeństwo. 15 minut po nich przyjechali ludzie z przyczepą i na tym ogromnym polu pustym rozstawili się zaraz za moim namiotem. Pamiętacie taką scenę w Dniu Świra, kiedy Konrad położył się na puściutkiej plaży i zaraz przyszła parka i pomimo tej puściutkiej plaży rozbiła się zaraz koło niego? Tak mi się to od razu skojarzyło. Więc zaraz za mną rozbili się ludzie z przyczepą kempingową. A teraz po południu przyjechali do nich znajomi, rozbili się obok nich kolejną przyczepą. Także mam sąsiedztwo, nie jestem już sam.
Nie żeby byli w jakiś sposób głośni i w czymkolwiek przeszkadzali, ale no już nie będę tutaj sam, tak jak to było w poprzedniej nocy. Mam nadzieję tylko, że w żaden sposób nie będzie to przeszkadzało w delektowaniu się tym pięknym klimatem tutaj. Pogoda jest idealna, cały czas niebo bezchmurne. Jutro ma być tak samo. Jutro postaram się nagrać rozrywki akwaidalne. Jutro albo będzie kajak, albo będzie rower wodny. Coś w ten deseń. Może popływam na suplu pierwszy raz w życiu? Supie, o. Suples to jest w zapasach. Na supie. Zobaczymy, czy bardziej na supie, czy bardziej na dopie. Nie wiem, czy się w ogóle na to zdobędę, ale kiedyś trzeba spróbować. Więc na jutro są przewidziane rozrywki akwaidalne. No jedna rzecz, której wam nie pokazałem i bardzo żałuję, i wpadłem na pewien pomysł, co chciałbym zrobić. Będąc dzisiaj na spacerku, poszedłem sobie w tamtą stronę, tam gdzie wczoraj szedłem, ale dużo, dużo dalej. Doszedłem do pewnego kąpieliska, na którym był całkiem spory pomost. I od zewnętrznej strony pomostu generalnie woda już jest dość głęboka. Ja myślę, że będzie w granicach 2 metrów może. Ale jest bardzo czysta. Pomimo tego, że dno jest zarośnięte, to sama woda jest bardzo czysta i klarowna. Widać bardzo dużo pływających ryb. Ja się w ogóle nie znam na rybach. Ta ryba jest po prostu charakterystyczna i tak mi się wydaje, że to było to. 80 może centymetrowy węgorz. O ile tam jakichś drobnych rybek, ławic było bardzo dużo, większych rybek też tam sobie coś pływało. Nie wiem jakie, bo tak jak mówię, to się nie znam. No to to ewidentnie był długi, podłużny kształt. No, o ile wiem, to taki kształt ma tylko węgorz chyba. I tak sobie wymyśliłem, że jutro wezmę sticka do nagrywania. Wezmę drugą kamerę z obudową wodoszczelną. Zarzucę tą kamerę, żeby coś tam ponagrywała, i ją zostawię w tej wodzie. I zobaczymy, może jakieś ciekawe ryby podpłyną i coś fajnego się nagra. Dobra, zaopatrzony w lagę, nóż, którym operuję najczęściej podczas takich wypraw. To jest Morak Niw. Mam co prawda 2 takie noże. Mam standardową morę i mam tą morę HD w karbonie, ale najczęściej używam tej standardowej. Naprawdę nożyk za 39 zł, jeżeli dobrze pamiętam, za tyle go kupowałem. Bardzo wytrzymały, bardzo ostry. I teraz zobaczcie, tej średnicy gałąź. Drugą taką jak ta, którą używam właśnie do uderzania, to taką gałęzią i tej grubości kołki batonuję tamtym nożem i sprawdza się idealnie. Naprawdę noże, które kosztują 400-500 zł i nie wiadomo ile, coś tam pewnie są lepsze, ale na pewno nie są lepsze o tyle, o ile są droższe. No i teraz wybrałem się z nim w teren, żeby zrobić to, o czym mówiłem wcześniej, czyli usmażyć sobie kiełbaski. Te, które wcześniej zrobiłem na grillu, to będzie bardziej podgrzewanie niż smażenie. Ale potrzebuję jakiegoś patyka, na który je nabiję. Perfekto. Nic więcej nie potrzeba. To nie będzie jakieś wielkie ognisko. Więc taki patyczek mi wystarczy. A przy okazji tutaj jakieś brzuski są. To weźmiemy, obierzemy je troszeczkę z kory, bo to się na pewno przyda. Takimi płatami kory już na pewno bez problemu to rozpalę. Wracam do obozowiska. Oddaliłem się od niego o dobrą minutę drogi. Moja kuchenka jest już załadowana towarem. Więc nie pozostaje nic innego, jak naskrobać trochę wiórków z kory brzozy i wszystko podpalić. Uda się za pierwszym razem, czy nie? Jak myślicie?
A ja już szykuję kiełbaski. No tak to można. Kiełbaska upieczona. Czy ona upieczona, to było już dawno, bo była upieczona na grillu. Teraz to jest kwestia odgrzenia jej tylko na ogniu. Ale niech się ładnie podgrzeje. A kuchenka, piecyk, będzie robiła wieczorny klimat. Dzień się pomału kończy. Nadchodzi wieczór. Moi sąsiedzi rozpalili już grilla, bo czuć i zapach dymu, i czuć zapachy smażonych, pieczonych na nim rzeczy. Ja pozbierałem sobie rzeczy w postaci chrustu, szyszek, jakichś małych gałązek i grubszych gałęzi, które będą się dłużej paliły, bo wczoraj jak sobie rozpaliłem moją mini militarną kuchenkę, no to bardzo często musiałem do niej dokładać, bo jednak te cienkie gałązki bardzo szybko się w niej paliły. Pociąłem sobie też kilka krążków takich z tych grubych gałęzi, które będę dorzucał, żeby cały czas coś tam się paliło. Troszeczkę na dymie, dzięki czemu mam nadzieję, że zniechęcę 67 milionów komarów, które gdzieś tutaj cały czas lata w pobliżu i tylko czeka, żeby mnie ugryźć. Leżę już sobie na swoim legowisku, a obok sąsiedzi jeszcze bolują, pewnie to słyszycie. No ja stwierdziłem, że położę się dzisiaj trochę wcześniej, mając na uwadze fakt, że wczoraj jednak w nocy jak się obudziłem, to musiałem sobie wziąć jeszcze dodatkowy koc, żeby się zakryć. No to dzisiaj na bieliznę termiczną założyłem jeszcze spodnie od dresu i bluzę. Nie wiem, ile było wczoraj w nocy stopni. Teoretycznie termometr pokazywał, prognoza pokazywała, że miało być 10 w nocy. Czy było 10, nie wiem, ale dzisiaj pokazuje 8. Więc ubrałem się cieplej i mam nadzieję, że tym razem nie obudzi mnie chłód. Bo nie, żeby mi było jakoś strasznie zimno, bo to nie o to chodzi. Ale jak się przykryłem kocykiem, no to było zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej się spało. Żegnam się z wami. Wiem, że dzisiaj nic ciekawego nie nagrałem. Nie wiem, ile wyjdzie minut filmu z tego. Mam nadzieję, że chociaż jeden odcinek da się z tego złożyć. Jeżeli nie, to spróbuję zrobić jeden odcinek z dwóch dni. Żaby znowu urządzałem koncert. Ale myślę, że nie będzie mi to przeszkadzało w zasypieniu. Także na dzisiaj kończę. Żegnam się z wami. Dobranoc i do jutra rana.